Dzisiaj realizujemy prośbę wielu osób związaną z analizą wiersza Edwarda Stachury pod tytułem Jak. Muszę Wam powiedzieć, że o ile poprzednie prośby sprawiały pewien problem, do czego się przyznałam, o tyle ten wiersz jest po prostu piękny, mądry i pouczający nawet dla takich osób jak ja, które coś tam już w życiu przeżyły. Także dziękuję bardzo za właśnie taką propozycję. Z Edwardem Stachurą wiążą się dwa takie ważne momenty jakby w moim życiu. W latach 70., kiedy chodziłam do liceum, po prostu nie wypadało nie znać Stachury. Człowiek się po prostu nie liczył, jeśli nie czytał Siekierezady czy innych jego utworów. Był wtedy naprawdę znanym i takim, można powiedzieć, kultowym pisarzem, bardzo popularnym. Mnie najbardziej się w jego literaturze podobało określenie ukochanej jako gałązki jabłoni. Wydawało mi się to takie szalenie oryginalne. Nie kwiatuszek, nie różyczka, tylko właśnie gałązka jabłoni. Drugie wspomnienie wiąże się z wystawą pani Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, która znała Stachurę i właśnie na wystawie, na wielu obrazach był ten pisarz, dlatego że on mieszkał niedaleko Torunia. Był związany w jakiś sposób z tymi terenami. A przy okazji dodam, że pani Małgorzata Iwanowska-Ludwińska w równym stopniu jest wielką malarką, jak i pisarką. Uważam, że jest największą polską pisarką. Niestety kilka miesięcy temu zmarła, ale jej twórczość została. A teraz już przechodzimy do wiersza. Przeczytam najpierw, nie jest długi. Jak po nocnym niebie sunące białe obłoki nad lasem, jak na szyi wędrowca apaszka szamotana wiatrem, jak wyciągnięte tam powyżej gwiaździste ramiona wasze, a tu są nasze, a tu są nasze, jak suchy szloch w tę dżdżystą noc, jak winny linie winny sumienia wyrzut, że się żyje. Gdy umarło tylu, tylu, tylu. Jak suchy szloch tę dżdżystą noc, jak lizać rany celnie zadane, jak lepić serce w proch potrzaskane. Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc, pudowy kamień, ja na nim stanę, on na mnie stanie. On na mnie stanie, spod niego wstanę. Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc. Jak złota kula nad wodami, jak świt pod spuchniętymi powiekami, jak zorze miłe, śliczne polany, jak słońca pieśń, jak garb swój nieść. Jak do was, siostry mgławicowe, ten zawodzący śpiew. Jak biec do końca, potem odpoczniesz. Cudne manowce, cudne, cudowne manowce. Najpierw, jak zwykle, takie luźne moje odczucia, właściwie może nawet nie refleksje, tylko odczucia. Uderzyło mnie w tym wierszu przede wszystkim wykorzystanie na dwa sposoby takiego nieznaczącego wyrazu jak. I kluczem do zrozumienia tego wiersza wydaje mi się właśnie wydobycie tych dwóch znaczeń. Jak to jest część, wyraz, który tworzy porównanie, i tam mamy tego bardzo dużo, ale też słowo jak rozpoczyna pytanie. I teraz, dlaczego właśnie poeta tak często powtarza to słowo jak? I spróbujemy właśnie to odczytać. Bo pojawiają się tam obrazy, jakby porównania,
pokazujące coś ładniutkiego, coś ślicznego w przyrodzie. Ta przyroda i złote zorze, i piękne kule, czy odwrotnie, ale jest piękno, ale oprócz tego są dżdżyste noce, jak suchy szloch. Czyli wydaje się, że przyroda pokazuje, że jest różnie. I później przechodzi, jakby tę przyrodę poeta wiąże z sobą. Tak jak w przyrodzie jest piękno, ale jest i szaruga, wiatr, szaruga, deszcz. Tak samo w życiu jest. Jest smutek, wyrzuty sumienia, ale też ból, tylu umarło. I teraz wydaje się, że podmiot liryczny, on wyraźnie mówi o sobie, to ja mówię o życiu, zastanawia się, jaki jest punkt człowieka, odniesienie, on mówi o mgławicach, czyli człowiek wobec kosmosu w zasadzie. Wasze ramiona, jakiś mgławic, gwiaździste, to wiąże się z kosmosem. I człowiek, jak, i teraz przechodzimy od tych porównań, od tego, że jest różnie w przyrodzie, do pytania, jak ja mam żyć, skoro jest tak w przyrodzie i w moim życiu, to jaki sens ma moje życie? Ja tak odbieram ten wiersz. A teraz, no i próbuję odpowiedzieć. Zgódźmy się na to, że bywa różnie, a najciekawsze właściwie w życiu są manowce. Ja sprawdzałam dokładnie, co oznaczają manowce, drogi na uboczu, drogi, które nie prowadzą jednoznacznie do jakiegoś celu, czyli jakaś niepewność zakłada, że najwspanialsza jest właśnie ta niepewność i chęć wejścia na taką niepewną drogę. Jakoś musimy sobie z tym radzić. A teraz już taka analiza, jaka jest wymagana na maturze i w szkole. Więc podmiotem lirycznym jest człowiek, który zastanawia się nad relacją jednostki wobec świata, przemijania, szuka sensu życia. Adresat zmienia się, czasami zwraca się podmiot liryczny do właśnie tych mgławic, ale w którymś momencie wprost do czytelnika mówiąc odpoczniesz, czyli ty, czytelniku. Jeżeli chodzi o elementy, które możemy tutaj wyznaczyć, to wydaje mi się, że można podzielić na przyrodę albo kosmos, wszystko jedno jak to nazwiecie, przyrodę i człowieka. I teraz przyroda bywa piękna i tu mówimy, że podkreślona jest epitetami złote. No epitety sami potraficie znaleźć. Zorze miłe, złote kule, są porównania. Ale też jest właśnie ta brzydka, dżdżysta noc. Często, żeby podkreślić powtarzalność i rzeczy pięknych, i złych jakby, używa często refrenu powtórzeń. Teraz człowiek odczuwa często smutek. Dowodem na to jest ten oksymoron, suchy szloch. Łzy są zawsze mokre łzy, a jeżeli jeszcze jest szloch, no to płaczemy straszliwie, a tu jest suchy szloch. Tak jakbyśmy chcieli powstrzymywać to cierpienie, tę rozpacz, którą niesie życie z różnych powodów. I człowiek też ma wyrzuty sumienia, tu akurat, że jeszcze żyje, a niesie garb, zastanawia się, jak to zrobić. I właśnie
od tych porównań, od tego słowa jak, przechodzi właśnie do pytania, jak sobie z tym wszystkim dać radę. I właśnie odpowiada, tak jak mówiłam. Więc ten tytuł wskazuje na to, co jest najważniejsze. Na porównania i na pytanie o sens życia. Jak? Jeżeli chodzi o odniesienia, to nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo nie jest to wprost określone, ale kamień, który czasami nas przygniata, a czasami na nim stajemy, kojarzy mi się z Syzyfem. Tylko, że tu jest troszkę inne ujęcie, bo on nie tylko do góry wtacza, ale czasami ten kamień go przygniata, a czasami on staje wręcz na tym kamieniu, czyli wydobywa się z tego cierpienia. Być może to słowo manowce powinno nam się skojarzyć ze znanym wierszem Leopolda Staffa pod tytułem Odys. Bo tam mówi, są drogi proste, ale i manowce są wszędzie. Wszędzie chyba jest napisane. Ale te manowce też, ale nie jestem do końca pewna. Takie mam skojarzenia. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o odniesieniach, to jest to troszeczkę inne ujęcie niż w mitologii, czy właśnie u Staffa. I teraz, jeżeli chodzi o gatunek, to troszeczkę przypomina nam to piosenkę, dlatego, że Stachura pisał teksty do piosenek i śpiewał te piosenki, grając na gitarze. Więc dużo jest powtórzeń. Próby, znajdziemy tam jakieś refreny i znajdziemy tam rymy niedokładne, ale w piosence wszystko jakby gra. I teraz spróbujemy określić tezę, która wynika z tego, o czym mówiłam. Czyli wiersz jest próbą odpowiedzi na pytanie o miejsce człowieka we wszechświecie i sens życia. Jeżeli chcecie dodać, to możecie, kluczowym słowem jest wyraz jak, pojawiający się również w tytule. Bo o tym słowie jak mówiliśmy bardzo dużo. Dziękuję bardzo.